malutki dołek, dosłownie. I tutaj wyskoczył mi guzior. O, i to jest Austro-Węgry chyba artyleryjski. I chyba jest pozłacany. Myślę, że tak. Z łóżkiem. Nieźle. Cały czas leje. Jestem na takiej starej drodze, ale chcę wrócić w miejsce ostatniego sreberka, więc jeszcze muszę się przebić troszeczkę do przodu i zobaczymy. Stara droga. Pierwszy sygnał. Głęboko chyba siedział. Pierwszy sygnał od pół godzinki. Korzeń akurat jest skór. A wyskoczyło. Cóż to? Weszło kawałek czegoś. Możliwe, że język spustował albo coś takiego.
Chociaż tutaj przetarłem troszeczkę i możliwe, że jakieś sreberko. No, piękne wejście by było. Lej jak z srebra, więc możliwe, że to... Kurde, no tak. Taka fajna miejscówka, tak leje. Coś świeci. Skoczył maniaczek. Skoczył maniaczek. Mam nadzieję, że to coś innego niż moje ulubione boratynki. Kurde, pogoda jest straszna. Bardzo ładny stan zachowania widzę. Niekształtna. Ale może być najprawdopodobniej boratynka. Płyciutko. Płyciutko ruszyłem i wyskoczyło od... Odsunąłem ściółkę. Czy to stara droga? Raczej tak. Bo tutaj widzę takie jakby. No i tak jak powiedziałem, ostatni sygnał przed przerwą. Robię kawusię jakąś, zrobię ciepłą, bo non stop papra i zobaczę fant. Coś tutaj jest. Bardzo ładnie gra. Aż za ładnie. O. 1 czy 2 tony. Wolałbym, żeby było tak 90 max. Ale jest po prostu mały sygnalik. No jeśli to jest kawałek słońca, to... kawałek, więc może być coś w pochmurny dzień. Kurde. Serducho mi bije. Albo bardzo małe, albo wpadł. O, już chyba kurde, właśnie. Jedyne co mogło mnie tak zrobić w balona. Czasami oszukuje łobuz. Ale tak cieniutko dawał, że myślałem, że gold. Niestety, tu kawałek złomu. Dzwonię jak szalony. Nie wiem czy to. Tak. Jakaś... puszeczka, nabijka, denko, pudełko. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest. Czy tylko to było? Tylko to. Stara droga. Jakiś... chyba blaszka. No jeśli srebro, to... jakiś napis jest. Pasta.
Ale to stare. I tu widzicie, stara droga. Ktoś chyba już tu był, albo zwierzak. A ja idę tam. I już nie zmoknę. Bo już jestem mokry. No i prawie na wierzchu, bo tuż pod ściółką. Tasia biżuteria. Mój zaprzyjaźniony gołębiarz chyba się ci już ucieszył, bo mam takiego kogoś, że wysyłam mu co jakiś czas takie rzeczy. Oni sobie tam sprawdzają, gdzie, co, jak i... Okej. Coś mam. Jakiś brzdąc. Hello. Jakieś blaszątka, ale co tu jest? O, ślimoczyna. Jeszcze siedzi, ale miękko, więc tam można grzebnąć, aby tylko nie trafiać na... Może nie, kurde, na jakimś śmietniku jestem. Cały czas blachy, jakieś sinki blach. Ciekawy sygnał. Salucha jakaś, niestety. Kłódka stara. Jestem w takim rowie. No, jakieś 200 metrów jest kawałek tego, więc mogło być wykorzystywane i było wykorzystywane. Pokopnąłem sobie sygnał taki dosyć przyjemny i moniak wpadł. Myślę, że to może być coś na zasadzie grosza Stasia poniata albo jakieś sreberko. Zobaczymy za chwilkę. Szczoteczka jest, oczyszczę. Możliwe, że sreberko. Znaczy możliwe, chciałbym.
A jak nic nie będzie teraz widać, to jest Lipton. Nie. Bardzo sfatygowane. Niestety. Szału nie ma, ale krążek jest. Ładnie gra sygnalik. Cały mokry. No ale przestało padać, to już się nie zmokrzy. Żeby kula. Znowu kula. O nie, jest coś. Guziczek, porciak. No coś, jakaś drobniczka wyskoczyła. Pytanie, czy moniak, czy jakiś czubek. Usencjusz. No jest moniaczek. Czyżby mi się trafiło? No, bo ratunka chyba.